przez 3 lata zdiagnozowaliśmy 6062 kołobrzeżan, z czego 717 osób zostało skierowanych do pogłębionej diagnostyki. I tu warte podkreślenia jest fakt, że program badania piersi, czyli mamografia piersi, USG piersi, pokazał nam, jak ważne są te badania, bo aż 36% populacji kobiet, która się zbadała, została skierowana do pogłębionej diagnostyki. Badania wczesnego wykrywania nowotworów piersi są skierowane do kobiet w wieku od 20 do 49 lat oraz powyżej 70 roku życia. Kierujemy to do tych wszystkich mieszkanek naszego miasta, które nie są objęte populacyjnym przesiewowym badaniem finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. USG piersi i mamografię będzie można ponownie wykonać od 11 kwietnia w Intermedicalu. W tym roku zakontraktowano 500 badań na ten cel. Kolejnym programem świadczonym na rzecz mieszkańców jest wykrywanie osteoporozy. Program skierowany dla kobiet powyżej 50 roku życia i mężczyzn powyżej 70 roku życia. Na ten program otrzymaliśmy też dofinansowanie na ten rok z Narodowego Funduszu Zdrowia. Niespełna 40% dofinansowania, 19 520 zł. Jeżeli chodzi o osteoporozę, to pierwsze badania zostaną wykonane już po świętach. Niestety dość problematycznym programem z powodu braku preparatów są szczepienia przeciwko grypie sezonowej. W tym roku wzorem lat ubiegłych planowane są jesienią. Dużą popularnością cieszy się program rehabilitacji dla seniorów. 30 zabiegów fizjoterapeutycznych w ciągu 10 dni dla naszych mieszkańców. Rokrocznie kontraktujemy 1000 procedur. Kolejnym obszarem jest leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. To jest program, który realizowany jest w trybie ciągłym, szanowni państwo. Rokrocznie 20 par ma możliwość skorzystania z dofinansowania w kwocie 5000 zł do jednej procedury. 4 realizatorów. Tutaj niezmiennie do roku 2023 jest to Vitrolife Invicta, Centrum Bocian oraz Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka. Tylko w tym roku przeprowadzono już 4 procedury. I profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Tutaj, szanowni państwo, przypomnę, populacja, jaka jest objęta tym programem, to jest od 5 roku życia, czyli niemalże cała populacja mieszkańców miasta Kołobrzeg. Na ten program składają się festyny, pikniki, teatry profilaktyczne, pogadanki, dyskusje, debaty, które będą miały miejsce w placówkach naszych oświatowych, ale także w instytucjach kultury, w instytucjach sportu. Program skierowany jest do osób uzależnionych, współuzależnionych czy dorosłych dzieci alkoholików. Miasto poszerzyło również ofertę programu usług opiekuńczych i asystenckich realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Mianowicie, po pierwsze, teleopieka. Tutaj systemem teleopieki w tym roku planujemy dodatkowe 100 osób, 100 naszych mieszkańców objąć oraz opieka wytchnieniowa. Co ważne, do tej pory opieka wytchnieniowa była świadczona jedynie w miejscu zamieszkania. Teraz została poszerzona o 2 moduły, to jest świadczenie usługi w formie pobytu dziennego powyżej 4 godzin wraz z dowozem oraz pobytu całodobowego. Całość konferencji nadamy w bloku programów po wydarzeniach dnia.